Jesteśmy aresztowani. Ale... Jesteś niewinna! Jestem niewinny! Nic! No! Kurde, gleba! Zostaw mnie, no! Ale jestem niewinny! Ale my nic nie byliśmy, naprawdę! Człowieku! Mam cię, doktorko. Witam wszystkich! Jeżeli jesteście tutaj nowi, zasubskrybujcie kanał właśnie teraz! I zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich fabuł. Oglądajcie do samego końca. Szybko! Stroje! No, dobra, zakładamy. O, goni mnie! To on! Bye bye, Mascaro. Myślisz, że mi to ruszy? Co jest? Mam cię, doktorko. Zostaw go! Zostaw moich przyjaciół! Nie ma takiej opcji. Ha! Co to? O, moja ręka! Udało się. Mamy go. Mama jest bezpieczna. Trzeba go gdzieś zamknąć. Jak najszybciej. Musimy szybko zabrać Stanie do szpitala. Bierzmy go. Chodź. Stanley. O nie. Jest naprawdę źle. Kurczę. Oni się dowiedzą, że jesteśmy superbohaterami. Jakoś to wymyślimy. Przebrnijmy przez to. Podnosimy go, szybko. Dobra. 3, 4. Witam. To jest ten szpital. A ma się tutaj urodziłem? Tutaj, nie, to nie ten szpital, to inny szpital. Chłopaki, uważajcie teraz, żeby nie pokazać waszych danych, proszę was. Bo jak was złapią, no to chyba widzicie, co się stanie. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem Lufer Lucja Finkiewicz? Nie, nie możesz. Nie mogę? Dobra, kryptonimy. Okej. No, znalazłem się kryptonimy. Ja nie, jest... Kaczuka, bo ty nie umiesz. No to ja będę Kabulon. Ja chcę być super blacha. Mam tarczę. A ja? Jakie kaczka na dół? Dytmatik. A może ten? Brzęczyszczykiewicz. Nie no,
weźlibyś jakiś fajny. Czekaj, daj mi pomyśleć. Już on nie myśli, no. No ale się pchają, widzicie? No, pchamy same. Snake Man. Jak nie Spider-Man, to Snake Man. To brzmi jak... Ale ja nie mogę powiedzieć, że jest bohaterem. Dobra, mamo, weź mi jakąś ksywkę. Klakier? No. Właśnie... Klakier. No właśnie klakier. 650 stronę złoty. Tak, dobrze. O, chodź, chłopak idzie. A Grzesiu, nie wiem. Muminek. On nie jest tym, czym nie może być. Moja mama to jaki ten? 650 zł. Wyrodna matka. Dobra, może być. Kapitnie. Chodźcie. Dawajmy jak bez nasłuchania. O! Monak, ty dzwonię przecież. Dzień dobry. Dzień dobry. O, ciastka. Proszę nie dotykać tego, to dla pacjentów. Kurde. Smolax! No i tyle. Ale ja jestem dzielnym pacjentem. Nie. My przyszliśmy w odwiedzinę naszego kuzynostwa. Tak, z Warszawy. Tak, z Warszawy. Czy moglibyśmy wiedzieć, gdzie leży? To nie takie blondynka, jakiś idiota. Nie wiem. To może wiedzieć, gdzie leżał? Rodzinę. Nie mamy teraz czasu, proszę usiąść. No wszystko dla rodziny. A. Za chwilę się państwem zajmiemy. No dobrze, to usiądźmy. Nie, ja tu byłem. Sio. Pierwszy byłem. Mamo, powiedz mu coś. No co? Masz tu dzieci, masz pierwszy. Smulac. Brunet. Kogo? Bruneta? No to jest brunet, to. Nie pamiętam jak się nazywa. Gwiazdko, man. Nie zwracajmy na siebie uwagi, okej? Hej, witajcie, ja jestem Lufer. A to jest kolejny odcinek z Minecraft Spidermana. Jesteśmy w szpitalu, bo... Ten ziomek, on się nazywa Wolverine. Nie wiem, czemu się nazywa Wolverine, ale prawdopodobnie Voldemort. Dlatego, że... Wolverine? Co to jest Voldemort? Nie wiem, słyszałem, że nie można tego mówić. Zakazane imię? Ta. Więc witajcie wszyscy bardzo pod koperserdecznie. Musimy być bardzo, bardzo cicho ze względu na to, że no jak wiecie, jest ustawa antysuperbohaterska. Jeżeli się dowiedzą, że my jesteśmy superbohaterami, to my tutaj dostaniemy gleba i no. Dzień dobry. Ostatnio zauważyłem, że wy łapek nie chcecie zostawiać. Ja się na was obrażę. Każdy, kto to słyschy, każdy schodzi na dół i o tutaj o klika łapkę w górę. Jeżeli nie klikniecie łapki w górę, to oznacza, że przez cały rok szkolny będziecie chodzić do szkoły i każdy weekend będziecie chodzić do szkoły, więc już teraz kliknijcie łapkę w górę. 6000 łapek w górę oznacza to, że nagramy kolejny odcinek z serii Minecraft Spider-Man. Tak, więc klikajcie. No i to oznacza też to, jak wbijecie te 6000 łapek w górę, to oznacza, że szybciej Gwen i Stanley wyzdrowiają. Stary, on mnie tak podrapał ten Wolverine, nawet nie wiesz jak, to jest masakra. Mam jakieś 3 walone wielkie szpony na nodze. Na nodze? Na rękach. To z dwóch stron. Masakra. Serio, tak mi szkoda. Mama, co ty robisz? No co, stresuje się. Nie zwracajmy na siebie uwagi. Mama kręcąca się na środku, ten. Mama Luferka, nie twoja mama. Nie, to jest moja mama. Kochani, zasubskrybujcie kanał właśnie w tym momencie, bo jak nie subskrybujecie, to jest bardzo źle. Serio, zasubskrybujcie teraz. Żeby być na bieżąco, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Biedny Stanley i Gwen, to przypnę wam serducha. I nie pisze się Gwen przez Q, tylko przez G. Jak idę po wodę. G jak glon. No. Więc każdy teraz niech napisze taki komentarz, będziemy przypinali serducha. Ja też przypnę. Dobra. Mamo, robisz naprawdę przypał. No się stresuję, bo nie mam coś z moimi dziećmi, no. To nie są twoje dzieci, to są... O mój Boże. Proszę bardzo, czy ja mogę tutaj dowiedzieć się w końcu coś o moich dzieciach, bo przepraszam bardzo, ale się stresuję. Mamo, nie rób przypału, nie rób przypału, mamo, nie rób proszę przypału. Proszę, powiedz mamo, w tym nie momencie, rób przypału! Mamo, proszę nie rób przypału! Co to jest z moimi dziećmi? Przepraszam, jak będę miała czas, to dam pani znać, okej? Okay? Dobrze, tak, dobrze. Jezus Maria, przez mamę. Patrz, co kaczka robi. Siedzę w kwiatku. On siedzi w kwiatku. A psychologa tutaj macie? On siedzi w kwiatku. Dobra, czekaj, ja mam rozwiązanie. Wezmę jedno. Recepcja. Co to jest recepcja? Masz naklejkę dzielnego pacjenta. Dzięki. Recepcja. A, recepcja. Nie, rec. Nagrywanie. Mogę iść pobiegać? Nie. Musisz siedzieć. Zwracamy na siebie uwagę, siadajmy. Nie, siadajmy. Nie będę czekać, aż ci ludzie się w ruszu, bo nie ruszą. Idziemy, szukać na własną rękę. Dzielnego pacjenta? Nie, mam, zrozum to.
Mamo, słuchaj, to jest naprawdę... Idziemy! Mamo, to jest podejrzane! Idziemy! Nie, posłuchaj! Mamo! Drzwi się na całą szpital! To ja jadę! Pojdu! Słuchajcie, ej, poważnie! No dobra... Słuchajcie, naprawdę może mieć ostry przypał. Nie mogą się dowiedzieć, że tutaj jesteśmy. Nie mogą się dowiedzieć, że... No ale właśnie, nie wiedzą, więc musimy... Cicho! Cicho, cicho! Teraz ja mówię! Teraz ja mówię! Nie mogą się dowiedzieć, że jesteśmy super bohaterami. Halo, policja? Dobra, nie chcę tutaj policję, bo prawdopodobnie mam tutaj super bohaterów. Najlepiej to chodziło. O masę gotuje? Słyszeliście to? To słyszałeś. A, no tak, bo tylko ja mam tutaj wytężony słuch. No ja mam super siłę i super bieg i super siłę. Ej, naprawdę coś usłyszałem, ale nie jestem do końca pewien, bo coś mówił o nas. Chyba patrzył się na nas, kiedy tutaj staliśmy i kiedy rozmawiał przez telefon. No to... Może lepiej właśnie idźmy stąd. No, albo no to wyjdźmy stąd. Idźmy, albo w końcu coś zróbmy, bo jak będziemy stać, to nic nie będzie. Uciekamy. Kaczucha, ty jesteś szybki. Zrób no dobra, to. Mogę, ale gdzie, w jakiej sali oni są? Obejrzyj każdą salę, ale z taką szybkością, żeby ci nie zauważyli. I powiedz nam, wróć tu, powiedz nam, w której są. A co, jak zauważam, jakby... Nie zauważył, umiesz nie być zauważą. Tak szybki, że jesteś niezauważalny. Kaczucha, tylko pamiętaj, nikt cię nie może zobaczyć, okej? Okay? Jasne. Okej. Okay. Jak? W ostatniej sali są. Chodźmy, idziemy. Kurwa, moje dziecko w takim wieku przeklina. O, taki nauczyłaś? Nie, ja tylko ona dobra, zadoptowana. Słuchajcie. To wina luferka, to... Możemy być sobą! Nie drzwi się tak czy siak. No okej, okay, dobra. Dobra. Dalej jesteśmy w szpitalu, się drzesz. Stanie, Złotku, jak się czujesz? Chodź, wstyd. Weźcie go, obudźcie. Stanley! Nie krzyczcie tutaj, witam, proszę was. Witam. Chcesz pan czy nie? Nie, no, panu. Nie śmiejcie się kurde ze mnie, ale to żyje! On ja żyję. Żyjesz? Żyjesz. Masz brzuch, ale on mi przebił brzuch. Krobę. Wow. Ale? Spokojnie, usiądź, uspokój się. To jest coś do jedzenia? Mamy ciastka. Ej, a może wycięli mu nerkę? Tak jak mówili? Co, wycięli mi nerkę? Tak. Stanley! Dobra, zostawmy to go. Gwen. Nie, zostawmy go, nie. Ciekawe, co będzie, jak się dowie, że wymieniliśmy ją na iPhone'a. Ja też obudzić? Nie. Tak, też... Nie, tylko nie budźmy ich już naprawdę. Ojejku. Lufer, nie. Lufer, patrz. Nie. Lufer. Nie. Luferku, myślę, że porozmawiaj z nią. Nie. Powiedz coś do niej. Proszę, nie. Zostawcie go. Lufer. Gwen, ej! Gwen! To ja! Gwen, spokojnie, jestem tutaj! Gwen! Ej, jestem tu! Lufer? To ja, no jestem, Gwen! Wszystko jest w porządku z tobą, na pewno? To nie jest sen, nie? Ale Gwen, przed chwilą ty... Nie, Lufer, ja naprawdę przepraszam, że nie zdążyłam stanąć obronić, ja naprawdę próbowałam, ale... Ale nie zdążyłam, on był za szybki i potem mnie za... Ja przepraszam was wszystkich! Gwen! Mamo, weź się... Ona mnie słucha! I ja myślałam, że uda mi się, że zdążę, ale... Gwen, posłuchaj mnie, naprawdę, kochanie! Przepraszam! Ale to nie jest twoja wina, jesteś drużyną, naprawdę! Napiszcie komentarz! Ale biedna Gwen! To szybko mam serce! Nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze, wszyscy żyjemy! To na pewno nic po mnie się nie stało! On by nie leżał tam! Gwen, ale to nie masz za co przepraszać, no bo walczyliście ramię w ramię, to po prostu... To Stanley by nie żył. Gdyby nie, to Stanley by w ogóle nie żył. Ale to ja powiedziałem, mamo. A, to ty powiedz, to powiedziałem, Gwen, no to wiesz, on to powiedział. Ja to powiedziałem. Jesteście pewni? Na pewno jakbym była szybsza, to byśmy teraz nie leżeli w tej ale sytuacji. Ale ty nie jesteś Flashem, żeby być szybka. Nie Flashem, tylko Flashem, mamo. Flashem! 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 Oczywiście, że Flashem! Jestem Flashem, Flashem! 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 Nie wiem, no...
z kim ja pracuję, znaczy z kim ja mam dom, znaczy kto jest w mojej rodzinie. Los, fylaszy chy. Nie fylaszy chy, przez E. No przez O. Przez E. Zamknijcie tę łbę! Usiedzieć się nie da, ja chcę tu odpocząć! Nie masz nerki, czemu się odzywasz? Siedziałem 10 godzin w tym szpitalu z przedziurawionym brzuchem! Dajcie mi spać! Dziękuję. Dobranoc. Wstawmy. Wyśpij się. Dobra. Ja zaznaczę go. Lecz, o. Słuchaj, pilnuj Stanleya. Flash. I przez tego atak tego Wolverine byłaby mnie peryferka. Wolverina, tak no. Się nazwał. Dzięki. To odwaliło jej. Jest ej, Stanley. To co? Twój rentgen? Nie, zaraz tam może być twój rentgen, jak się ale duży. Rentgen, tam. Jezu. Gwen. Co jest? To no, nie. No, mówiłem na przykład. Nie. Ojejku. Gwen. Myśli, zostawcie to. Gwen, co się dzieje? No, pan, ja się go boję. Ja się naprawdę boję. On jest straszny. Jaju, pomoc. My musimy się chyba wyprowadzić. Musimy, ewidentnie, po prostu. Napada nas jakiś Wolverine. Nie wiadomo, kto to jest. Kochani, napiszcie komentarz, co wiecie o tej osobie. Wy na pewno wiecie. Wy możecie oglądać wszystkie odcinki. Ja jako luferek ich nie montuję, ja nie wiem co się dzieje, ja nie wiem skąd on się wziął, ja nie wiem kim on jest. Gwen zwariowała totalnie, więc napiszcie teraz komentarz o co chodzi z tym Wolverinem. To przypnę wam serce. Wie go jak go spotkam jak coś. Legitnie, spotkam tego Wolverina. Wolverina. Go nie ma, rozumiesz, nie ma go po prostu. Ja go wyegzystencjuję, rozumiesz? Chciałbym wam tylko powiedzieć, że tyle razy krzyknęliśmy, że jestem prawie pewien, że za tymi drzwiami już jest policja i lekarze. Dlatego zamurowałem. Mam nadzieję, że nie jesteście źli. Nie wiem, jak stąd wyjdziemy. Oknem! O, super. Tylko, że ja umiem swingować tak. Jedynie właśnie tutaj. Właśnie tylko dla waszej wiadomości, nie wszyscy stąd potrafiliby sami uciec. Słuchajcie, ja wiem, kto to jest. To jest najprawdopodobniej jeden z X-Menów. Czytałem o nich. To? X-Menów? To? Tak, kim? X-Meni to są takie osoby, które mają mutację genetyczną i ta mutacja genetyczna daje im nowe zdolności, typu latanie. Co? Latanie?! Na przykład, to? Ale co się rzadko zdarzy, słuchajcie. I ten Wolverine cały ma mutację genetyczną, która daje mu właśnie te szpony i regenerację, olbrzymią regenerację. Jaką regenerację? Jak regenerację? Nie, odrasta mu ręka? Z mojego pistoletu laserowego przez brzuch, miał dziurę w brzuchu i zregenerował sobie ją w 3 sekundy. Co? Chwila! Jak to jest możliwe? Tak. Nie wiem, jak to jest możliwe. Niemożliwe! To jest niemożliwe, przecież on byłby nieśmiertelny. On jest nieśmiertelny. O kurde. Chwila, moment. On siedzi w naszej bazie teraz, zakleszczyliśmy go tam, ma metalowe szpony, przecież on ucieknie. Go już tam nie ma przecież. No pewnie nie ma. Nie, on tam, on musi tam być, on tam na pewno jest, my go tam dobrze zamknęliśmy. Okej, okay. Ale chwila, moment. Dlaczego on nas nienawidzi? Kim on jest w ogóle? Czyja to wina w końcu była? Bo on powiedział, to twoja wina i do nie, kogo no, on mówił? No to była twoja. Ciebie, no. Nas to było o ciebie chodziło. Tak. No fair, to na pewno sobie... Jest ktoś, kogo znamy i najpewniej chodziło o ciebie. Dlaczego o mnie? No bo to ty byłeś pierwszym superbohaterem. I byłeś czarnym Spider-Manem. No i... Przez długi okres czasu. Może ktoś z waszej starej szkoły? Kto? Nie wiem. No bo to ktoś, kto was zna. Kto wie, że mieszkasz tutaj Natek? I o kryjówce. Nie. Nie, to nie Natek. A Tytmati się totalnie odciął przecież. No właśnie. Ej, może zróbmy, nic nie wiem. Może po wyjściu ze szpitala zróbmy jakieś, nie wiem, zbiorowisko tej naszej całej ekipy i zobaczymy, kto nie przyjdzie. Nie wypuszczą nas nikt szybko. Nie przyjdzie poza nami, którzy są tutaj. No właśnie. Czemu teraz nie wypuścić? Masz portal Gana. Stary, rozwalił mi go. Rozwalił ci portal Gana? Tak. To nie masz drugiego? Będę musiał skonstruować, jak wrócimy do domu. Ale tak, jeżeli to ktoś, kogo znamy,
to musi mieć powód, dlaczego nas nienawidzi, mnie nienawidzi, atakuje nas. Dlaczego miałby nas atakować? Nie mam pojęcia, no, w sensie... Jak, kiedy występuje te mutacje genetyczne? Jak... Prawdopodobnie to jest tak naprawdę losowe. Od 4 lat, jak się ma 14, czasem nawet na starość. I ten Wolverine to jest młody mutant. On ma dopiero co, nie wiem, może od 2 miesięcy tą mutację. Od 2 miesięcy? No. Niedużo. Nufer, musicie naprawdę na siebie teraz uważać. Ja sama sobie nie daję rady teraz tymi myślami w mojej głowie. To było przerażające. Jego szpony, jego szybkość, atak. Naprawdę się boję o was. Spokojnie, Gwen. Nie martw się. Kurde, wypadałoby mu zdjąć tą maskę. Tylko kto to zrobi? Na mnie nie patrz. Na mnie też patrz. Krzysiu? Musisz to by zająć. Tak, a ty jesteś szybki. No i co? A ty masz... No i zrobisz to szybko i uciekniesz. No dobra, a on może na przykład pajęczynami wziąć tą maskę. A i co? Tak na no, głowę i... No, też nie może. A ty możesz tarczą. Przywalić. Ja nie mogę. Tą maskę. Mama zabrała tarczę. Słuchajcie, ja odpadam. Byłem najszybszy na świecie, robiłem te okrążenia wokół niego i wiecie co? Walnął mnie i pum. Poszedłem, pokonał mnie. A ty tak się starałem, to nie ma sensu. Ja nie. Ja odpadam. To chyba pozostał jeden wybór. Mama? Co? Czemu ja nic? Co ja? Halo? Nie. Gwen z nim walczyła. Nie ma opcji, że wrócę do tej walki. Nie, Gwen. Nie pokazuję na Gwen, tylko na ciebie. Czy na mnie? Wariacie, przecież on mnie przebił, nie będę z tym drugi raz walczył, chyba cię pogiwało. Pogiwało? Nie na ciebie. Na ciebie. Ja! Tak. A, no tak. To ma sens. No co? Nie! Masz z nim najlepsze szanse. To miałem, mają rację. O, dzięki, mamo! No bo to... Ty wiesz, tu pajęczu sieci, możesz go trachnąć i nie będziesz się ruszał, czy no. Pamiętaj, Lufer, że też masz szybszy metabolizm, więc nasze rany się szybciej zagoją. A, no to... Uważajcie, no. Że mnie trafi jeszcze. Super, motywacja. No nie, tylko sugeruję różne wyjścia końcowe. Mam pojęcie zmysł. Pod drzwiami są pewnie. Teraz? Co się dzieje? Odsuńcie to szybko. Będziesz mi... Odsuń to szybko! O Boże. Co jest? Toni! Aaaa! Szybko! Zamykaj to. Chłopaki, co teraz? Blokujmy, ej! Nie ma. Zabijają się. W imieniu policji naszego miasta chcę otworzyć te drzwi. Nie! Ty super bohaterów nic nie dostaniesz. Jesteśmy super bohaterami, cicho bądź! Trzyma się. To mocni. Dobra. Co teraz? Nie wiem. Wyskakujemy przez okno. Jasne, ale przez okno. Rzekłem, że Grzesiu umrze, mama umrze. Jesteśmy w pułapce. Boże. Jak pomysły? Nie coś, mam pomysłu żadnych, no. Mama. Co? Szybko mów. Mam głupi plan. Rozwal tę szybę. Ojej. Jaki plan? Szybko! Mów! Otwórzcie te drzwi! Dobra. Zróbmy tak. Jak? Jedna połowa musi zostać, połowa musi uciec. Co? A co z tą połową, która zostanie tu? Stanley? Tak. Ty musisz zostać. Ty jesteś przedziurawiony, ty się wykrwawisz. Jak ciśnienie jakiekolwiek, będziesz zeskakiwał, nie wiem, cokolwiek użyjesz, to ty od razu się wykrwawisz. Ty, Gwen, masz dobrze obandażowaną rękę, nie miałaś rany na zewnątrz. Nie miałaś rany na wylot, więc ty dasz sobie radę. Ty możesz użyć pajęczyny, możemy razem uciec. Smolax, możemy po prostu użyć pajęczyny i zeskoczysz. Stany, jeżeli zeskoczy, ty nie dasz rady. Ty się wykrwawisz na miejscu. Mamo? Ja tu z Krzysią, no nie mamy jak uciec, dlatego nie wiem. No też nas nie będę podejrzewać o superbohaterstwo, jednak jestem matką z dzieckiem, no. Więc ja coś zostaję. No dobra, ale słuchaj, my znamy. Dobra, szybciej. Jaka decyzja? Uciekajcie. Zgadzacie się czy nie? Tak, uciekajcie. Uciekajcie. Dobra, ale nie. Gwen. Mam plan. Tak? Aaaa!
Dobra. Szybko, okay. szybko, chłopaki. Trzymajmy drzwi. Gwen! Gwen, leć! Leć, no! To nie jest dobry pomysł, wiesz o tym. Leć! Leć! Dobra, teraz kaczucha, dawaj. Kaczucha, biegnij. No to cześć! Okej. Okay. Smolak. Chcesz pamięć winę? No teraz ty i mnie złapiesz w locie, jak ja wyskoczę jako ostatni. Jak? To znaczy? No, ty wyskakujesz. A! Właśnie nie złapiesz. O kurde, a jak ciebie nie złapię? Musisz złapać. Po prostu biegnijcie. Szybko, no! Szybciej! Leć. Dobra. Dawaj, Smolax! Jesteście aresztowani. Ale, jestem niewinna! Ale jestem niewinny! Milcz! No! Gleba, kurde, Gleba! Zostaw mnie, no! Ale my nic nie byliśmy, naprawdę! Człowieku! Gleba! Już! Tylko nie krzywdźcie nikogo. Nie, nie zrobił! Jesteście aresztowany na dożywocie za super bohaterstwo. Nie, ale on naprawdę nic nie zrobił! Milcz, kobieto! Nie, naprawdę! Tkniesz w więzieniu do końca swoich dni. Nie, naprawdę! Nie. Milcz! Zostawcie mnie! Zamknij się, idziesz ze mną! Naprawdę nic nie zrobił, no! Kurde, zostawcie mnie, no! Pani też idzie z nami. Co? Z jakiej racji? Nie róbcie jej nic! Zróbcie! Nie! Ale to co z moim synem? Jest przegibane przy wszystko tak naprawdę, no. Dlaczego twoją mamę zabrali? Nie mam pojęcia. Będziemy musieli ich najprawdopodobniej odbić. Dobra, chodźmy do bazy. Musimy się dowiedzieć o tym Wolverine wszystkiego, co czego się da. Chodź.